zadoczenie, jakie już mamy dla nas. Fajnie, że jest nas tak dużo dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy przy naszym cyklu Postacie Biblijne, Drogowskazy Życia. I dzisiaj w dalszym ciągu będę chciał mówić o Jakubie. Jakub był synem Izaaka, a Izaak był synem Abrahama. O Jakubie już mówił ksiądz Jan. Mówił, pamiętacie, jak ksiądz Jan mówił o tych czterech wymiarach życia, kiedy Jakub się wpatrywał w te patyki i u wodopoju i na to, na co się wpatrywał, to otrzymał. To jest prawo duchowe. Ja dzisiaj powiem troszeczkę o innym prawie duchowym, którego też doświadczył Jakub. Ja mówiłem też o małżeństwie Jakuba. Zakochał się w jednej dziewczynie, a dostał dwie za karę. I dzisiaj jeszcze coś powiem o Jakubie. Jakub, imię Jakub, to znaczy wywrotowiec, oszust. Ale później Bóg temu Jakubowi zmienił imię. Kuba, nie przejmuj się. Fajnie, że tu jesteś. Zobaczysz, jak Jakub był potężnym człowiekiem. Później Bóg zmienił Jakubowi imię na Izrael. Ale nie stało się to automatycznie. Jakub na to imię musiał troszeczkę popracować. I nawet w pewnym miejscu, w pewnym momencie Bóg nazwał Jakuba księciem narodu wybranego. I żeby stać się tym księciem, żeby stać się Izraelem, Jakub naprawdę musiał zmienić swoje postępowanie. Zacznijmy od początku. Wiemy, to mówiłem na jednym ze spotkań, że Jakub nie był kochany przez ojca, ale był umiłowany przez mamusię. I w ten sposób mamy synka. O tym mówi Słowo Boże. Izaak, a więc ojciec Jakuba, miłował Ezawa, brata Jakuba. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Jakub wychowywał się u boku swojej mamy. I na pewno wiemy, że niewłaściwa postawa ojca powoduje, że w dziecku jest pewnego rodzaju pustka czy tęsknota za czymś. I takie dziecko za wszelką cenę szuka dowartościowania. Taki był Jakub. Jeżeli Jakub nie otrzymał od ojca, prosiłbym, żeby ktoś tam mężczyzn przyniósł krzesło. Ale jest krzesło, jeżeli taka osoba nie jest jakoś w 100%, takie dziecko nie jest w 100% akceptowane przez ojca, nie otrzymuje tej akceptacji w domu rodzinnym, chce jakoś o własnych siłach się dowartościować i szuka tego na zewnątrz. Tak było w moim przypadku, kiedy mój tata był alkoholikiem i ja nie czułem jego opieki, a bardzo pragnąłem. Więc szukałem tego dowartościowania u kolegów na ulicy i to pragnienie dowartościowania, pragnienie pokazania, że jestem kimś, albo pragnienie osiągnięcia czegoś spowodowało, że stałem się przestępcą i tak dalej, i tak dalej. I Jakub miał wielki problem ze swoim ojcem. Ciągle u boku mamusi. I tak sobie możecie wyobrazić, że pewnego razu, wiadomo, mamusia tu zawsze w kuchni, przy garkach i tak dalej. I Jakub przy jej sukience. I Jakub przy pomocy mamusi gotował jakąś zupkę. Ugotował zupkę i nagle przychodzi z pola jego brat, zmęczony brat i głodny. I Jakub wykorzystuje tą sytuację. Głodny Ezaw mówi do Jakuba: daj mi coś zjeść, jestem głodny. I Jakub, coś w Jakubie tam błysnęło, mówi: aha, to mogę go teraz wykorzystać,
bo on głodny, to zrobi wszystko, od czego ja zapragnę. I zobaczcie, co się stało. Jakub wykradł od Ezawa pierworodztwo. Gdy pewnego razu Jakub gotował jakąś potrawę, nadszedł z pola Ezaw, bardzo znużony, i rzekł do Jakuba: daj mi choć trochę tej czerwonej potrawy, jestem bowiem znużony. Dlatego nazwano go Edom. Jakub odpowiedział: odstąp mi najprzód twój przywilej pierworodztwa. Rzekł Ezaw: skoro niemal umieram z głodu, cóż mi po pierworodztwie? Na to Jakub: zaraz mi przysięgnij. Ezaw mu przysiągł i tak odstąpił swe pierworodztwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i gotowaną soczewicę. Ezaw najadł się i napił, a potem wstał i oddalił się. Tak to Ezaw zlekceważył przywilej pierworodztwa. Jakub wykorzystał stosowny moment. Ezaw w tym był głodny i podjął niewłaściwą decyzję. I pozbawienie się pierworodztwa to nie była błaha sprawa w tamtym czasie. Bo pierworodny syn zawsze otrzymywał podwójną porcję dziedzictwa ojca. Na przykład, jeżeli ojciec miał 5 synów i jego majątek zawierał się na przykład w 1000 złotych, to żeby sprawiedliwie podzielić, to by było po 200 zł dla każdego. Ale pierworodny syn otrzymywał, musicie tam, są krzesła w tamtej sali. I pierworodny otrzymywał podwójną porcję, a więc pierworodny syn otrzymywał 400 zł, zostawało 600 i te 600 zł było rozdzielone na 4 pozostałych synów. To było pierworodztwo. I Jakub tego się pozbawił. Jakub tego się pozbawił. Dla niego było obojętne dziedzictwo ojca. Jak później zobaczymy, też obojętne było, że jego ojciec wierzył w Boga. Ezaw stał się po prostu bałwochwalcą. Zaraz to przeczytamy. Ezaw stał się bałwochwalcą, stał się rozpustnikiem, bo wziął sobie 2 żony z jakiejś poganki i razem z tymi żonami tam jakieś kulty pogańskie odprawiał. Ezaw pozbawił się tego, co Bóg miał dla niego. I zobaczmy, kim stał się Ezaw. I to jest napisane w liście do Hebrajczyków, że autor w liście do Hebrajczyków pisze tak: i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo. A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na nawrócenie. I to jest główna część, czy to jest korzeń naszego dzisiejszego spotkania. Nawrócenie. Ezaw się nie nawrócił. Wiedział, że idzie niewłaściwą drogą. Wziął sobie 2 żony, takie poganki. Później chciał jakoś ojcu się przypodobać i chciał jakąś żonę z tego ludu wybranego wziąć, ale niestety to już nie zadziałało. Ezaw po prostu sprzedał pierworodztwo, sprzedał wiarę w Boga, sprzedał wszystko, co najlepsze Bóg miał dla niego. No ale wracamy do Jakuba. Jakub wykorzystał tą chwilę, kiedy Ezaw był głodny. Zdobył ten przywilej pierworodztwa. Następnie Jakub robi jeszcze bardziej okropną rzecz. Za namową mamusi, bo ciągle był przy na mamusi i mamusia mu szeptała, co ma robić. Za namową mamusi, kiedy jego ojciec Izak już był stary, niewidomy prawie, podszył się pod Ezawa i oszukał ojca, że jest Ezawem i otrzymał błogosławieństwo, a więc otrzymał dziedzictwo, które należało się Ezawowi. Stał się głową rodu, a powinien nim stać się Ezaw.
I Jakub podszył się, ubrał się w szatę Ezawa, mama mu pomogła tam założyć sierść na ręce. I Ezaw go pyta, czy to ty jesteś? Izak pyta, czy to ty jesteś? Ezaw, tak, ja jestem. Oszukał w perfidny sposób ojca. Kiedy Ezaw się dowiedział, że Jakub zabrał mu pierworodztwo i teraz jeszcze błogosławieństwo ojca, znienawidził swojego brata. Znienawidził swojego brata i co jest powiedziane? Ezaw znienawidził Jakuba z powodu błogosławieństwa, które otrzymał od ojca i taki powziął zamiar. Gdy nadejdą dni żałoby po moim ojcu, zabiję mojego brata Jakuba. Zabiję mojego brata Jakuba. Zobaczcie, Izak to jest wybraniec Boży. My wierzymy w Boga Abrahama i Izaka, później Jakuba. Izaka to jest wybraniec Boży, miał rodzinę, ale ta rodzina nie funkcjonowała po Bożemu. Nie funkcjonowała. Tak może zdarzyć się w naszym życiu. Wierzymy w Boga, ale coś w rodzinie nie idzie zgodnie z Bożym planem. Coś się nie tak dzieje. I kiedy znowuż mama powiedziała Jakubowi, że Ezaw chce go zabić, powiedziała mu, uciekaj do wujka Labana. Uciekaj tam się, ukryj przed Ezawem. I Jakub to zrobił i później to małżeństwo, o którym mówiłem na poprzednim spotkaniu. Jakub musiał się ratować ucieczką z domu rodzinnego. I dzisiaj moglibyśmy powiedzieć tak. Naważył sobie piwa, ale nie chciał go wypić i uciekł. I myślał, że sprawę załatwi. Niestety nie jest tak. Jakub nie zdawał sobie z tego sprawy, że przez to swoje działanie, przez te podstępy, przez te oszustwa, przyniesie jego przesłyszę, przez te oszustwa, przez te krętactwa, tworzył sobie problemy. Sobie, nikomu innemu. Nie ojcu, nie bratu, nie matce, ale sobie tworzył problemy i te problemy przyszły. Jakub ze względu na swoją samolubność, bo chciał być wysoko i przez swoją chytrość musiał ustawicznie walczyć z samolubnością i chytrością innych ludzi. I tu sprawdza się Boże prawo. Tu dochodzimy do sedna sprawy. Bóg powiedział, że co człowiek zasieje, to i zbierze. Jakub zasiał kłamstwo, zbierał kłamstwo. Zasiał oszustwo, zbierał oszustwo. I zobaczcie, co święty Paweł napisał w liście do Galatów. Nie łudźcie się, Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. To jest duchowe prawo. Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. Bóg ustanowił prawo, Bóg nas kocha, ale my mamy obowiązek postępować zgodnie z Bożym prawem. Bo Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. Jeżeli człowiek zasieje złość, zbierze złość. To jest prawo siania i zbierania. Prawo ziarna i plonu. Zawsze jak zasiejesz ziarno, otrzymasz plon tego rodzaju. Żadnego innego plonu nie zbierzesz. Dzisiaj jest, teraz jest okres siania na działkach, na polach. I wszyscy wiemy. Jeżeli chcesz mieć na przykład bratki w ogródku, to siejesz ziarno tych kwiatów i otrzymasz bratki. Chcesz mieć róże, siejesz róże. Chcesz mieć przyjaciół, siejesz przyjaźń. Chcesz, żeby cię nie oszukiwali, nie oszukuj. Bo to przyjdzie. Jeżeli oszukujemy, to zbierzemy to, co zasialiśmy. Jeżeli mówię złe rzeczy na drugą osobę, mogę być przekonany, że ktoś będzie mówił źle na mnie. To jest Boże prawo.
I Bóg to ustanowi i Bóg nad tym czuwa. Bóg nie pozwoli siebie szydzić. Co człowiek zasieje, to zbierze. I to największe nasze sianie, to jest sianie przez nasz język, przez nasze słowa. Już nie mówię o czynach, ale przez słowa. Żona do męża mówi, a ty nigdy tego nie potrafisz. I on rzeczywiście nie potrafi już. I żona to zbierze. Chce mieć twardasa takiego silnego męża, ale mówi, a ty nic, w niczym nie jesteś zaradny, ty niczego nie potrafisz. I ma takiego męża, bo to, co sieje, to zbierze. To, co sieje, to zbierze. I Jakub siał właśnie oszustwa, kłamstwa i to zbierał. Duchowe prawo musi zadziałać. Zobaczcie. Tutaj mamy znowu Lawana, Le, Rachele, Jakuba. I to jest po tej pierwszej nocy poślubnej. Rano Jakub zobaczył, że ma przed sobą Le. Rzekł więc do Labana, cóż mi uczyniłeś? Czyś nie za Rachelę ci służyłem? Czemu mnie oszukałeś? A Bóg mówi do Jakuba, Jakubie, czemu oszukałeś ojca? Masz to, co zasiałeś. Nic innego. Masz to, co zasiałeś. Jeżeli chcemy chodzić w Bożym błogosławieństwie, siejmy błogosławieństwo. Jeżeli chcemy chodzić w finansowym błogosławieństwie, siejmy finansowo. Może nie znacie tak dobrze księdza Jana jak ja. Ja wiem, że on przez całe życie nic nie ma, ale wszystko ma. Ale jak on od kogoś dostanie 500 zł, to zaraz idzie w drugi kąt i komuś daje te pieniądze. Jego pieniądze się nigdy nie trzymają, ale ciągle je ma, bo ciągle sieje. Co zasiejesz, to zbierzesz. Co zasiejesz, to zbierzesz. Jakubie, czemu oszukałeś ojca? A do Labana, czemu mnie oszukałeś? Bo ty oszukujesz. Dlatego zostałeś oszukany. I kiedy Jakub ucieka przed Ezawem z domu rodzinnego, gdzieś tam zatrzymał się na odpoczynek i Bóg do niego przemówił. Bóg do niego przemówił, znamy tą drabinę Jakubową, aniołowie schodzili z nieba, wchodzili do nieba i Bóg zaczął przemawiać do Jakuba. I to jest najważniejszy moment w życiu Jakuba. Po tym spotkaniu z Bogiem, tu macie tą piękną drabinę, tu jest Jakub, słucha Boga. Słucha Boga, tu aniołowie schodzą i schodzą. I zobaczcie, jak Jakub zareagował. Po czym Jakub złożył taki ślub. Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleba do jedzenia i ubranie do okrycia się, i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem. To jest całkowite nawrócenie. Do tej pory byłem oszustem, byłem krętaczem, ale Boże, teraz ustanawiam Ciebie Panem mojego życia. Ty jesteś Panem. Jeszcze nie dotarł do Labana, a już podjął tą decyzję. I jaka jest reakcja Boga? Bóg nie usunął tego, co Jakub zasiał. Jakub musiał zebrać plon, ale Bóg był przez cały czas z nim. Jeżeli postępowaliśmy źle i przychodzimy do Boga i mówimy, Panie Boże, zrozumiałem, że robiłem źle, że tyle złych rzeczy wypowiedziałem, tyle złych czynów w moim życiu, ale przychodzę teraz do Ciebie. Chcę, żebyś Ty mnie prowadził. Uczyń mnie nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. I Jan Chrzciciel mówi, jak się pytali, co mamy robić? Jan Chrzciciel mówi, nawróćcie się i przynoście mi. Każdy z Was przynosi owoc nawrócenia. Nawrócenie to nie tylko to, że ja powiem, Panie, Ty jesteś moim Bogiem. Ale muszę zacząć działać zgodnie z tym, co mówię. Przynosić owoce nawrócenia. I od tego momentu Jakub nigdy już nie postąpił tak, jak postępował poprzednio. Nigdy nikogo nie oszukał. Zaczął przynosić owoce nawrócenia, chociaż konsekwencje jego grzesznego życia ciągle trwały.
Laban ciągle go oszukiwał, zaraz do tego dojdziemy. Ale Jakub podjął decyzję nawrócenia. Boże, robiłem tak, tak i tak, teraz Ty jesteś moim Bogiem i chcę iść z Tobą. I wierzę, że Ty będziesz ze mną. I Bóg nie usunął konsekwencji poprzedniego postępowania Jakuba, ale był w tych konsekwencjach. Bóg był razem z Jakubem i pomagał mu to wszystko przezwyciężyć. Pamiętajmy, Jakub uciekł z domu, mając tylko laskę, a wrócił, miał wielkie stada i wrócił jako książę ludu wybranego. Wyszedł z niczym, ale wrócił jako Pan. I Bóg chce, żeby takie było nasze życie. Mogliśmy pobłądzić, mogliśmy tyle złych rzeczy zrobić, ale kiedy podejmujemy tą decyzję, nawracamy się, Boże, od tej chwili Ty bądź moim Panem, a ja będę przynosił owoce nawrócenia. Wszystko się zmieni. Jakub był ciągle wykorzystywany, kiedy poszedł do Labana, ciągle był wykorzystywany przez Labana. Ale Jakub nigdy już nie wykorzystał żadnej osoby. I o tym Jakub sam mówi do Labana. Jakub miał ciężką pracę u Labana. I mówi tak, 20 lat byłem u Ciebie. 20 lat konsekwencji. 20 lat siania tych złych rzeczy i później 20 lat konsekwencji. 20 lat byłem u Ciebie. Twoje owce i kozy nie roniły. Zobaczcie, jak on je dbał. Chociaż to nie były jego. Baranów z twojej trzody nie jadłem. Rozszarpanej przez dzikie zwierzęta sztuki nie przynosiłem ci. Dawałem za to moją sztukę. Jeżeli ci coś zostało skradzione, czy to w dzień, czy w nocy, szukałeś u mnie. Bywało, że dniem trawił mnie upał, a nocą chłód. Spędzał mi sen z powiek. Takie były owe 20 lat w służbie u Ciebie. Służyłem Ci 14 lat za dwie Twoje córki, a 6 lat za trzodę. Ty zaś wielokrotnie zmieniałeś mi zapłatę. Ciągle Laban oszukiwał. Ciągle te konsekwencje trwały. Ciągle. Ale Jakub wchodził ciągle większe, większe, większe błogosławieństwo. Bo przynosił owoce nawrócenia. Nie było mu łatwo przez te 20 lat. Wiele lat jego ukochana żona nie mogła dać mu syna. Bojaźń przed powrotem do domu rodzinnego, przed Ezawem. Uciemiężenie Labana, ciągle oszukiwanie, ciągle poniewieranie go. Te wszystkie doświadczenia wychowywały go na nowego człowieka. I to była Boża praca w Jakubie. Bóg pracował nad jego charakterem. Bóg pracował, aż Jakub w końcu stał się naprawdę wielkim mężem Bożym. Za te 20 lat pracy nie otrzymał od Labana żadnej nagrody. Żadnej pochwały, nic. Na wszystko sam zapracował. Na wszystko sam zapracował i Bóg był z nim w tych jego konsekwencjach. Bóg był z nim tak, że Laban wiedział, że Jakubowi się powodzi we wszystkim. Jakubowi się powodzi we wszystkim. Jaką nagrodę dostał od rodziny Labana? Jakub słyszał, jak synowie Labana mówili. Jakub, kiedy już wracał, Jakub zabrał wszystko, co posiada nasz ojciec. Nie zabrał ani jednej owcy. Wiemy o tym, prawda? Ani jednej. Wszystkie, które zabrał, to były centkowane i łaciate. Taką umowę zawarł z Labanem. I zabrał wszystko, co posiada nasz ojciec i zmienia naszego ojca, dorobił się całego tego majątku. Wielkie oszustwo. Się dorobił z Bożego błogosławieństwa, bo Bóg był z nim. On cierpiał prześladowania, ale Bóg był z nim i mu błogosławił, że dorobił się wielkiego majątku.
I widział Jakub, że Laban zmienił się wobec niego i że nie był już taki jak przedtem. Kiedy Jakub zdecydował się wyjść, to Laban pokazał swoje prawdziwe oblicze. Nie chciał go wypuścić, bo wiedział, że z Jakubem jest Boże błogosławieństwo. Więc co Jakub mówi do żony, do swoich żon? I powiedział im: widzę po wyrazie twarzy waszego ojca, że nie jest on dla mnie taki jak dawniej, lecz Bóg mojego ojca był ze mną. Wy same najlepiej wiecie, że choć z całych sił służyłem ojcu waszemu, on jednak oszukiwał mnie, wielokrotnie zmieniał mi zapłatę i tylko Bóg bronił mnie od krzywdy. Ciągle był oszukiwany, ciągle był wykorzystywany, ale Bóg był z nim. Jakież ciężko nam, kiedy ktoś nas wykorzysta, kiedy ktoś nas oszuka. Zaraz byśmy chcieli szukać odpłaty, ale nie tędy droga. Nie tędy droga. Trwajmy przy Bogu i pozwólmy, żeby te konsekwencje, bo co człowiek zasieje, to zbierze. To, że ktoś nas oszukuje, to możliwe, że to są konsekwencje naszych oszustw. Takich małych jakichś kłamstewek czy coś takiego. Teraz zbieramy, wiemy, że zawsze plon jest większy od ziarna. Zasiejemy malutkie kłamstewko, a zbierzemy wielkie kłamstwo. I wtedy się buntujemy. Jakim prawem? Gdzie jest mój Bóg? A Bóg mówi: ja nie pozwolę z siebie szydzić. Co zasiałeś, musisz zebrać. Powiem wam taką moją historię z autem, ale nie tym, które już teraz mam. Już mam dobre auto. Nie wymieniłem silnika. Bóg był ze mną. I bardzo dobrze chodzi. Ale kiedyś ja byłem zafascynowany jazdą na motorze. Nadal jestem. Chcę kupić motor. I kiedyś, będąc w Hamburgu, mieszkałem i kiedy mówiłem, że chcę tylko jeździć motocyklem, to wszyscy mi mówili: Henik, no przecież tobie auto potrzeba. Ja mówiłem, jak tak ludzie mi mówili, ci tacy liderzy wspólnoty, że powinienem autem jeździć, a nie motorem. Ksiądz Jan mi ciągle mówił, jak był, bo w tym czasie, kiedy ja jeździłem motorem po Hamburgu, ksiądz Jan był w Hamburgu i ciągle mówi: nawróć się, Henek, kup samochód. Więc kiedy ja na przykład na takim spotkaniu, jak tutaj była modlitwa taka, to ja się modliłem: Panie Boże, chroń mnie przed tym, żebym czasami nie jeździł samochodem. W ten sposób chciałem uciąć te docinki innych: kup samochód, źle zrobiłeś, że kupiłeś motor. I tak, nie chcę nigdy jeździć samochodem, mówiłem i ciągle to powtarzałem, i siałem. Później jednak zmądrzałem. Zobaczyłem, że potrzebny mi jest samochód, że motorem wszędzie nie pojadę, szczególnie w zimie, a już miałem dużo spotkań, musiałem jeździć po Hamburgu i zdecydowałem, że zrobię prawo jazdy na samochód. Kiedy robiłem na motocykl prawo jazdy, egzaminy poszły jak składka. Kiedy miałem pierwszy egzamin na samochód, a samochód już kupiłem, już stał. Samochód kupiłem, nie miałem prawa jazdy, więc myślałem, że tak szybko zrobiłem na motocykl, to co to, tylko teraz powtórzyć i kilka jazd i już będę jeździł autem. Okazało się, że nie. Na jazdach tych, kiedy się uczyłem jeździć, wszystko ok, bardzo dobrze jeździłem, instruktor ze mnie zadowolony, przychodziło do egzaminu, zawsze popełniałem jakiś błąd. 4 razy stawałem do egzaminu. I nie mogłem. Ponad pół roku, prawie 8 miesięcy robiłem prawo jazdy. Pół roku auto stało pod moim domem, a ja nie mogłem nim ruszyć. I w końcu zrozumiałem, że zbieram to, co zasiałem. Mówiłem, że nie chcę nigdy jeździć samochodem. I Bóg nie pozwolił z siebie szydzić. Wydałem masę pieniędzy na te prawo jazdy, na dodatkowe jazdy. Wszystko to kosztowało. I zdawałem, przystępowałem do egzaminów i oblewałem. Aż w końcu zrozumiałem, że to wszystko, te moje słowa, to co zasiałem, to teraz zbieram. Więc nawróciłem się.
tak jak ksiądz Jan mówi. Zacząłem mówić co innego. Zacząłem mówić, że będę najlepszym kierowcą na świecie. Chodziłem do tego auta, jak rano szedłem do pracy, chodziłem do tego auta, które stało, całowałem go i mówię, ja jestem najlepszym kierowcą tego auta. I siałem, i siałem, i siałem, i siałem. I w końcu Pan Bóg zlitował się nade mną i pozwolił mi zdać egzamin. I otrzymałem prawo jazdy. Ale ile musiałem zapłacić za to? Bóg mnie kocha. Nie mógł Bóg jakoś tego zlekceważyć i tak, wiecie, pod dywan zamieść to, co mówiłem. Nie, bo wtedy Bóg nie byłby sobą. Bóg powiedział, że jak długo ziemia będzie, będzie żniwo, będzie siew i żniwo. To się nie zmieni. Co człowiek zasieje, to zbierze. A Księga Przysłów mówi tak dobitnie, że życie i śmierć jest w mocy języka. Jak kto go używa, taki spożyje zeń owoc. Życie i śmierć jest w naszym języku. Jak go używamy, taki owoc będziemy zbierać. A więc nie przeklinajmy naszych prześladowców. Błogosławmy im, a będziemy otrzymywać błogosławieństwo. Niekoniecznie od nich. Ale kiedy przeklinamy, kiedy to samo zbieramy. I tego doświadczał Jakub. Kiedy Jakub się nawrócił, Bóg był z nim w każdej sekundzie jego życia, ale konsekwencje on musiał wypić. To piwo, które naważył, musiał wypić. I przez pracę w tych konsekwencjach Bóg w Jakubie kształtował nowego człowieka. Nam się wydaje, że Bóg nas od razu tak zmieni i uczyni takim fajnym świętoszkiem. Ciu, ciu, ciu. Heniek kłamał, kombinował, kradł, pił i tak dalej, i tak dalej. I nawrócił się i Bóg mówi, dobrze, teraz nie będziesz kradł, nie będziesz pił, nie będziesz tu i tylko będziesz sielanka. Nie. Nie. Na początku może ta moja mamusia duchowa, taka Iwona, studentka, która się mną zaopiekowała po moim nawróceniu, jak ja jej powiedziałam, Iwona, dlaczego Bóg tak odpowiada na każdą moją modlitwę? Co tylko poproszę, to Bóg mi dawał. Ona mówi, Heniek, to są na razie cukierki od ojca, ale pamiętaj, że później przyjdzie ta kwaśna zupa ogórkowa. Przyjdzie ta kwaśna zupa ogórkowa, bo Bóg musi nad nami pracować. Bóg musi nas docierać. Docierać, abyśmy naprawdę byli tym, tak jak Biblia mówi, abyśmy byli tym złotem, które przecież wytapia się w ogniu. Przez te konsekwencje naszych niewłaściwych postępowań, słów, Bóg kształtuje w nas nowego człowieka, nowe stworzenie. Nie wiem, jak długo to będzie trwało. U Jakuba było to 20 lat pracy u Labana. 20 lat wykorzystywania, 20 lat oszukiwania, 20 lat uciemiężenia. Ale kiedy Jakub wracał, tak jak mówię, do Labana poszedł tylko z laską, z kijem, a wracał, miał wielkie stada. Wracał do swojej rodziny, do swojego domu. Miał wielkie stada, bo Bóg był z nich w tych konsekwencjach. My jako ludzie, mamy to, ludzie wierzący, mamy tą skłonność, że chcemy, żeby Bóg wszystkie konsekwencje, wszystko odgarnął z naszego życia. Nie zdajemy sobie sprawy, że przez te brudy, przez te ciężkie chwile Bóg kształtuje nas na swój obraz i swoje podobieństwo. To jest nam potrzebne. Przejdziemy przez ogień, ale nie spalimy się, mówi Bóg. Przejdziemy przez wodę, ale nie zatopimy się. On nas przez to przeprowadzi. On nas przez to przeprowadzi. I nieważne, już na koniec, nieważne ile złych rzeczy w życiu dokonałeś czy dokonałaś. Nieważne ile złych słów wypowiedziałem. Ważne, czy chcę tak jak Jakub powiedzieć, Boże, Ty od tej chwili jesteś moim Bogiem. Ty jesteś moim Bogiem i ja chcę przynosić owoce mojego nawrócenia. Żadnego kłamstwa w moim życiu, żadnego oszustwa, żadnego kombinowania,
żadnych nie wiadomo jakichś tam podstępnych manipulacji i tak dalej. Chcę postępować tak, jak ty chcesz, żebym postępował. No ale przyjdą przeciwności. Widzimy, ile Jakub miał. Ktoś mu ukradł, Labanowi ktoś ukradł owce, więc Laban przychodził ze swoimi służącymi i szukał u Jakuba. I możliwe, że mówi, ta właśnie, ta najlepsza owca, to jest właśnie moja. Co Jakub mówi? Nie sprzeczał się z nim. Mówi, dobrze, bierz. Bierz. I Bóg uczynił z niego wspaniałego, nowego człowieka. I na tym byśmy skończyli tą historię Jakuba. Jest jeszcze więcej, ale to już sobie doczytacie. To jest Księga Rodzaju od 24 rozdziału. Przeczytacie sobie jego powrót do Labana, spotkanie z Labanem. To jest wszystko ciekawe. I to są wszystko drogowskazy dla naszego życia. Jak to wszystko Bóg poukładał. Ten oszust, krętacz, otrzymał imię Izrael, książę ludu wybranego. I my dzisiaj wierzymy w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nieważne, że byłem krętaczem. Nieważne, że byłem przestępcą. Ważne, kim pozwolę, aby Bóg, kogo Bóg ze mnie zrobił. To jest ważne. Czy pozwolę się Bogu kształtować przez moje przeciwności. Będzie ciężko, ale będzie tak, jak ja mówię, czym gorzej, tym lepiej. Bo wtedy tam jest Bóg. Tam jest Bóg. Nie wiem, czy... No, na pewno nie jesteście w stanie zrozumieć, co ja czułem, jak dowiedziałem się, że muszę silnik w aucie wymienić. Nie mam pieniędzy, a muszę jeździć. No ciężko mi było. Mówię, Panie Boże, Ty wiesz. Jak wiedziałem, że już auto było w warsztacie, że było sprawdzone, zadzwoniłem do Mariusza, a Mariusz pierwsze, co mi powiedział, mówi, Ty masz chody u Boga. To będzie tylko 400 zł kosztowało. Ale było ciężko. Także ufajmy Bogu. Przynośmy owoce nawrócenia. Nie odpłacajmy złem za zło, jak to mówi święty Paweł. Ale zło dobrem zwyciężajmy, a dobro do nas przyjdzie. Dobro do nas przyjdzie, bo co człowiek zasieje, to człowiek zbierze. Bóg tutaj nie popuści nawet na tą hebrajską jotę. Nie popuści Bóg. To, co zasiejemy, to zbierzemy. Chcemy być błogosławieni, błogosławni. Chcemy być, mieć powodzenie finansowe, inwestujmy w innych, którzy nie mają tego powodzenia. Chcemy, no nie wiem, mieć zdrowie, a wszyscy to są, módlmy się za chorych. Módlmy się za chorych. To też jest Boże prawo, gdzie Bóg powiedział, dawajcie, a będzie wam dane. Dawajcie, a będzie wam dane. Czy ja na przykład jestem chory i druga osoba chora prosi mnie o modlitwę. No ale ja mówię, no ale to przecież ja sam potrzebuję modlitwy, bo jestem chory. Nie, użyj tego Bożego prawa. Módl się za chorą osobę, a otrzyma zdrowie. I to jest naprawdę, Bóg tak to wszystko pięknie poukładał, dawajcie, a będzie wam dane. Miarą utrzęsioną, bitą i taką samą miarą wsypią w zanadrza wasze. Módlmy się za chorych, jeżeli chorzy jesteśmy, na odległość, wiesz, że ktoś tam, sąsiadka choruje, módl się za nią, a zobaczysz, że poczujesz się lepiej. Bo Bóg przyjdzie, bo to jest Boże prawo. Dawajcie, a będzie wam dane. Nie dawajmy oko za oko, ząb za ząb. To był w Starym Testamencie takie prawo, to było zewnętrzne prawo, prawo strachu, które po prostu powstrzymywało ludzi od czynienia zła. Ale my mamy dzisiaj to prawo łaski, w którym jest dawajcie, a będzie wam dane. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Módlcie się za waszych nieprzyjaciół. I uczmy się postępowania Jakuba. Pracował ciężko, męczył się,
20 lat byłem u Ciebie. Twoje owce i kozy nie roniły. Baranów Twojej trzody nie jadły. Rozszarpanej przez dzikie zwierzęta sztuki nie przynosiłem Ci. Dawałem za to moją sztukę. Kto z nas jest w stanie coś takiego zrobić? Jeśli coś zostało skradzione, czy to w dzień, czy w nocy, szukałeś u mnie. Bywało, że dniem trawił mnie upał, a nocą chłód spędzał mi sen w powiek. Takie były owe 20 lat służby u Ciebie. Ty zaś wielokrotnie zmieniałeś mi zapłatę. Nie patrzmy, że nas ludzie oszukują. Niech oszukują. Bóg jest sprawiedliwy i Bóg wywrze sprawiedliwość. A my mamy czynić dobrze, mówić dobrze i będziemy mieli dobre życie. Amen. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, co nam dzisiaj powiedziałeś. Dziękujemy Ci za ten przykład Jakuba, za ten drogowskaz dla naszego życia, że Ty dzisiaj nam tak bardzo zaakcentowałeś, że nie pozwolisz siebie szydzić. To, co zasiejemy, to też zbierzemy. Panie, wiemy, że tak wiele rzeczy złych zasialiśmy już w nasze życie. Prosimy Cię, żebyś pomógł nam teraz ostać się w tych konsekwencjach, może w których już jesteśmy, albo w których jeszcze będziemy. Ciebie zapraszamy, Boże Pan. Chcemy, żebyś Ty był Panem naszego życia. I my decydujemy się dzisiaj przynosić owoce naszego nawrócenia. Żadnych słów więcej negatywnych, przede wszystkim na drugą osobę. Żadnego obmawiania, żadnego kombinowania, żadnego oszustwa, żadnej kradzieży, żadnego kłamstwa. Panie, prosimy Cię, abyś kształtował w nas nowy charakter, abyśmy się upodabniali do Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Chcemy być, Panie, tak jak Jakub po nawróceniu, którego nazwałeś Izraelem, dałeś mu nowe imię. Panie, przychodzimy do Ciebie, prosimy Cię, abyś dał nam nowe imię, a tym naszym imieniem w prawie łaski, który przyniósł Twój Syn Jezus Chrystus, jest, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Tobie dzięki, Panie. Dzięki Ci, Duchu Święty, że dzisiaj przemawiałeś do naszych serc. Prosimy, abyś nas prowadził w tym nawracaniu, w tym czynieniu dobrych rzeczy, w tym przynoszeniu owoców nawrócenia. Chcemy być ludem Twoim, chcemy, żebyś był z nas bardzo zadowolony, ale żebyś nas ciągle kształtował, żebyśmy upodabniali się. Chcemy być obrazem Twojej świętości, Twojej miłości, Twojej dobroci. Chcemy przynosić też owoce Ducha Świętego, a więc miłość, radość, pokój, łagodność, dobroć, wstrzemięźliwość, opanowanie. Chcemy, aby te owoce w nas zakwitły. O to Cię prosimy, Ojcze, w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękuję bardzo. Za tydzień będę ja.